Pryzmat. Para-pa-pa-ra-pa-ra-pa, Radio Pryzmat. Kocioł kulturalny. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym wydaniu porozmawiamy o czymś, co jak i dla mnie, i dla mojego gościa jest dość bliskie. Ponieważ moim gościem jest dzisiaj pan Jakub Gajda, koordynator projektów w Stowarzyszeniu Centrum B7. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Stowarzyszenie powstało właściwie jako Stowarzyszenie B1. Tak. W którym to było roku? Generalnie pomysł był tak gdzieś 15-16. W 16 była rejestracja Stowarzyszenia B1. B1 to dla osób, które nie są z Huty, to jest, tak się mówi potocznie, na skrzyżowanie z Przysadek Struga. To jest dawna nazwa osiedla szkolnego B1, bo wszystkie osiedla miały takie nazwy jak amerykańskie trochę. Jest taka miejscowość nad Krakowem, chyba w Węgrzcach, ale ta strzelam, która ma właśnie ulicę, nie ma nazwy, tylko mają B1, B2 ulica, B3 i tak dalej. To tak samo było w Hucie przez kilka lat pierwszych. I stąd powstało B1, a później zostało przyjmowane na Centrum B7. Sam lokal jest ciekawy, bo te bloki w ogóle bardzo mają ciekawy sposób zagospodarowania, bo jest połączenie tego mieszkalnictwa z lokalami usługowymi, które nie są jednym piętrem i tak jak dzisiaj mieszczą się tam jakieś małe sklepy czy fryzjer, ale ten lokal jest dwupiętrowy, tak? Tak, mamy dwupiętrowy, co prawda nie mamy piwnicy, to jest takie kuriozum, bo wszyscy dookoła mają piwnicę, a nam jakoś nie przypadła. Ale właściwie co przyświecało powstaniu tego centrum? Chęć działania na rzecz Nowej Huty, tak naprawdę. Żeby mieć własne miejsce w Hucie, żeby można było się spotykać, żeby można było otwierać Nową Hutę na innych. Ja to nazywam często alternatywnym domem kultury. Oczywiście mamy współpracę z miastem w różnych projektach, ale w ramach różnych konkursów ofert. Grantów. Grantów, tak. No to każdy może. No i tak sobie działamy właśnie jak alternatywnie, tak? Staramy się, żeby to było takie miejsce dla wszystkich otwarte. A dzięki temu, że nie mamy tej instytucji kultury takiej miejskiej, to widzimy, że są goście, którzy do nas przychodzą, artyści, którzy szukają najbardziej alternatywnego miejsca, gdzie wszystko troszkę inaczej działa, bo wiadomo, że w miejscach kultury takich instytucjonalnych są pewne godziny otwarcia, są pewne ramy, które trzeba pilnować, no tak powinno być, bo tak mamy urzędy, czy mamy monitoring, a u nas to jest tak bardziej freestyle'owo troszkę. No właśnie, ale jeśli tutaj rozmawiamy o takich rozwiązaniach architektonicznych, tak, to z jedną inicjatyw, którą można u was znaleźć, jest, nazywało się to Siła Wspólnoty i jak rozumiem, była to rzecz, która w założeniu miała integrować wspólnotę jednego bloku, bloku szwedzkiego. Tak. Ale właśnie dlaczego bloku szwedzkiego? Czym on jest? Kilka powodów. Przede wszystkim taki najbardziej prozaiczny to to, że Siła Wspólnoty dotyczyła właśnie bloku szwedzkiego na osiedlu szklanych domach. To jest blok, który został wybudowany już po naszym bloku dużo. Znaczy dużo. To nie było tak, że budowany równocześnie. Blok szwedzki, jego nazwa wywodzi się z tego, że właśnie rozwiązania, które były w nim stosowane, jak w krajach skandynawskich. Chcieliśmy promować ten blok i promować tych mieszkańców, żeby poczuli taką wspólnotę i więź, które niestety trochę zamierają. To nie tylko jest problem Huty, tylko ogólnie społeczeństwa w szerszym kontekście, czy to krajowym, czy... Tak, że żyjąc nawet w przestrzeni jednej klatki, już coraz rzadziej znamy swoich sąsiadów z imienia, nazwiska. Dokładnie. Bardzo łatwo zauważyć, jak były budowane stare osiedla, czyli zespół genialnego Ptaszyckiego, wymyślił na przykład podwórka na osiedlu Wandy, czy na osiedlu sportowym, czy na Krakowiaku w tych starszych rejonach, czy na Górali, to wszystkie klatki są, bo większość z nich jest do środka osiedla, właśnie żeby ludzie wychodzą, spotykali się. Nie wiem, parki jordanowskie, czy jakieś takie miejsca, ławeczki, jakieś takie skwery są wywołane w środku po to właśnie, żeby ta wspólnota była budowana. Pamiętajmy, sprzyjaźń integracji. Tak, pamiętajmy też o tym, że mieszkańcami Nowej Huty, budowniczami były osoby z różnych stron Polski. Tak. Było trochę Podhala, ale to też byli kresowianie starzy, to były osoby z północy. Generalnie jak robiliśmy album Nowochódzkiego Przedmieścia, gdzie poza zdjęciami były też historie lokalnych mieszkańców, to można było łatwo zauważyć, że każda historia rodziny jest inna. I to też taka sytuacja, że ten podwórka były i to wszystko działało w jednym miejscu, sprzyjało integracji. No więc właśnie, więc jaki był odbiór tej akcji w tym bloku szwedzkim? Co dokładnie tam zrobiliście i co to miało pokazać czy przedstawić? Jak, w jaki sposób konkretnie pomóc czy pokazać tym ludziom, jak to powinno wyglądać? Przede wszystkim chcieliśmy przypomnieć o tej wspólnocie, chcieliśmy wskazać możliwości, jakie dzisiaj są dla nich i dla innych wspólnot.
czyli na przykład projekt obywatelskie robione w miastach, możliwości wspólnego starania się o konkretne pomoce czy z miasta, czy z innych ośrodków. Poza tym chcieliśmy też przypomnieć historię bloku szwedzkiego, dlatego też zaprosiliśmy wtedy do projektu świetnego historyka Maćka Mieziana, zaprosiliśmy architektów, zaprosiliśmy panią doktor, która zajmowała się psychologią biznesu i też społeczeństw. I właśnie sposób taki kompleksowy zintegrować i pokazać, co możemy po prostu tej wspólnocie dać i co ona może razem osiągnąć, jakie są możliwości dla niej. Wiem, że tam trochę to pomogło, bo ludzie, którzy mieszkają, mieszkańcy tego bloku, dość dużo sympatycznych słów wypadali na tych spotkaniach, które organizowaliśmy i wiem, że takie nowi mieszkańcy poznali osoby, które tam mieszkają od początku tego bloku, albo prawie od początku. No ale powstało dzięki temu, z tego co widziałem, 8 audycji radiowych. Tak. Jest krótkometrażowy film, gdzie właśnie ten historyk Maciej Miedzian. Maciej Miedzian, o którym pan wspominał, wypowiada się na temat. Jeśli pamiętam, to ten blok został wybudowany w końcówce lat 70. Wcześniej, 50. Tak. A to jest dość. Bo to jest tak, że huta to jest tak bardziej początek lat 50. stara huta, a właśnie blok francuski i blok szwedzki to są te już tak 8 lat później. I właśnie ten film też miał to pokazać dla innych wspólnot, innych mieszkańców, innych bloków, rejonów Nowej Huty i innych też dzielnic nowochódzkich, że można razem coś zrobić razem, tak? Można wspólnie integrować się, można na nowo budować to, co było wielką szansą Nowej Huty na początku i jej wielkimi zaletami w latach 70. 80. Kolejną tutaj akcją, która mnie tak zainteresowała, był projekt Tutaj. Tak. Bardzo ciekawe, gdy wyjdziemy na stronę, jest interaktywna mapa z, jak rozumiem, lokalnymi biznesami. Tak, to są dzielnic. W pierwszej edycji była to sama huta, tak, stara, potem Bielczyce. Tak zwana stara huta, tak, potem były Bielczyce, potem były trzy Rzyny, czyli tutaj trzy Rzyny, potem mieliśmy Wzgórza Czesławickie, gdzie czwórka była ubrana na słowo Wzgórza i potem było Miszczejowice, gdzie V litera jako piątka rzymska, bo w nazwie Miszczejowice. Teraz robimy szóstą edycję, za dosłownie kilka tygodni ruszamy, gdzie będzie takie podsumowanie i też zweryfikowanie, czy ile miejsc zostało, ile miejsc się otworzyło nowych i ile... się zamknęło. No też. Bo wspominam parę miejsc, które widziałem, a teraz jestem już świadomy, że już nie istnieją. Kolejnym bardzo ciekawym rzeczą jest ta sama klubokawiarnia jako fizyczne miejsce. Tak. Bo z tego, co możemy się dowiedzieć, jest tam organizowane naprawdę mnóstwo wydarzeń. Były spotkania autorskie, koncerty, wystawy. To prawda, ostatni rok to głównie zasługa Łukasza Lendy, który stara się jak najczęściej robić wieczorki literackie, koncerty, wystawy, przeróżne. I to młodych artystów, takich załóżmy jeszcze nieznanych, często na przykład świeżych absolwentów Wydziału Sztuki, jak i te nazwiska naprawdę już znane tutaj szerzej, przynajmniej lokalnie. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że udało nam się zorganizować na przykład koncerty, gdzie był zespół Morświn, gdzie gra Mistrz Świetlicki z Teklą, świetną basistką i Pauliną Owczarek. Oprócz tego mieliśmy spotkanie autorskie z Kazikiem Staszewskim, mieliśmy i na przykład klawiszowca Kultu Grudę, który pokazywał drogi polskie. I mieliśmy panią doktor Osińską z UJ-u, która mówiła o Hongkongu i to też było rzecz, która wiele osób przyciągnęła. Współorganizowaliście również festiwal filmowy. Tak, robiliśmy dwie edycje. Trzecia edycja miała być, ale niestety przed COVID, więc na razie ją odłożyliśmy. Być może uda się w przyszłym roku zorganizować, bardzo chcielibyśmy, bo to było fajne wydarzenie, gdzie przyszło bardzo dużo mieszkańców i nowochódzkich artystów. I to też jest takie fajne, że mamy taki czas, gdzie ma się właśnie integrować i poznawać to, co ktoś robi. A organizowaliście coś również z Muzeum Nowej Huty, dawnym Muzeum PRL-u. No, tak. Muzeum PRL-u chyba było dość krótko, bo potem to przekształcili. Tak, Muzeum PRL-u, bo to w ogóle Muzeum PRL-u to było właśnie pod Muzeum Historii Polski z Warszawy. Za czasów Centrum B7 już było już to muzeum jako część Muzeum Historii Miasta Krakowa. Samo muzeum jest ciekawe, znajduje się tam bardzo ciekawy schron. Tak. Gdzie jest wystawa o takich czasach. No ogólnie Nowa Huta to tak dwie trzecie to są schrony pod spodem. Tak. Zrobić taką grę terenową, chodząc różnymi ulicami, szukać szybów z drugim wyjściem. Jest tego naprawdę mnóstwo. Dokładnie. Ja pamiętam, że w stopiące, na której chodziłem do szkoły podstawowej, był schron. I my, tak jako
dzieci nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Później dopiero się tak zrobiło tym głośniej, głośno i więcej człowiek wiedział, jak to wszystko było budowane kiedyś. No bardzo fajne też są schrony w centrum administracyjnym, czyli na ulicy Watykany tak zwane. Tylko, że tam nie zwiedza się tego tak łatwo codziennie, nie. Tylko w ramach jakichś wydarzeń. Tak. Albo trzeba się... Przy nocy muzeów? Nie wiem, czy nie było takich parę bardzo możliwe i też tam jest... są dwa stowarzyszenia, które tam... ma Fundacja Promocny Wychuty i Stowarzyszenie Rewelin, to jest Szczelon. Teraz, ale wiem, że są dwie takie podmioty, które mają tam możliwość oprowadzania i to nie są jakieś gigantyczne pieniądze, a naprawdę warto to zobaczyć. Świetne jest też a propos Szpitala Żeromskiego, też jest tam bardzo fajny schron, zachowane są różne aparatura z czasów dawno minionych i tak samo schrony są właśnie na Osiedlu Szkolnym przy centralnej, czyli Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przy Mechaniku. Pod spodem tam właśnie muzeum. To też się zwiedza przy tym muzeum. Dokładnie. Można. One są mniejsze, bo tam chyba nie ma żadnego wyposażenia. Są takie gołe ściany i plansze z informacjami. Przynajmniej tak było, jak byłem ostatnim razem. Troszkę to już jest więcej teraz, w sensie elementów, ale to jeszcze się rozwija, tak. To jeszcze, ja marzę, żeby kiedyś było tak, że była to po prostu taka wycieczka, że wchodzimy w jednym schronem i wychodzimy po drugiej stronie miasta. No, w sensie tak, to by było zdecydowanie fajne. Tak. Jest pan, a właściwie wymyślił pan całą inicjatywę pod tytułem Kultura pod drzwi. Jest pan na pewno... Kultura pod drzwi to jest historia ponad 10 lat już. Ona powstała w 2011 roku, kiedy zespołem WHE uznaliśmy, że nie chcemy rozprowadzać naszych płyt przez wytwórnię, tylko sami własnym sumptem wydaliśmy płytę. Tłoczyliśmy ją w Krakowie i jako właśnie Kultura pod drzwi dostarczaliśmy ją pod drzwi. Teraz to tak sobie człowiek myśli, co to jest? Są Liski, są Żabki Już, są jakieś inne aplikacje, Ubery, Bolty i tak dalej, które dowożą nam... Paczkomaty już. Dokładnie. Dystrybucja nie jest już aktualnie problemem. 12 lat temu to było tak, że ja brałem plecak i wsiadałem, albo ktoś inny, wsiadał do autobusu, czy do auta, czy do autobusu, czy na rower albo po prostu z buta, szedł i te płyty dostarczał. To pamiętam, że to mieliśmy bardzo dużo tych zamówień, bo to znaczy, na tak małe przedsięwzięcie tych zamówień było ponad 1000 w pierwszym roku. Później tą kulturę pod drzwi... Ten projekt, a to był zespół, jaką muzykę wykonywaliście? WHE to był, ja tam byłem jako... Role manager, członek managementu i też wizualizację robiłem, to był zespół crossrowy, to była taka trochę hardcore, trochę taki rapcore. A jakie są pomysły na projekty? Co będzie w tym roku? Bo jeśli patrzymy na stronę, to wiele rzeczy jest byłych, a tak. Za bardzo nie widziałem żadnych zapowiedzi na ten rok, więc jakby pan mógł przedstawić. Nigdy nie zapowiadamy. Jest to taka niespodzianka. Tak, zawsze robimy tak, że po prostu robimy nagle wielki boom i robimy plakaty, social media i atakujemy wszystkich dookoła. Teraz tworzymy z Asią między innymi projekt promujący lokalne rzemiosło. I będzie taki krótkometrażowy film na ten temat, plus kilka takich fajnych planszy. No i tutaj to jest ten projekt, który też niebawem rusza, ale to będzie takie podsumowanie tych 5 edycji poprzednich, plus rozwinięcie tego. Idziemy trochę z tych bardziej kulturalnych. Widać, że tego brakuje mieszkańcom i nam też chyba tego brakuje. Spotkania z jakimiś pisarzami? Tak, też planujemy różne wystawy, tylko to musi, najlepiej się to robi, jak już są studenci. W sensie, jak już się od października jest taki okres, że to po prostu lepiej płynie. No właśnie, czy można jakoś zaangażować się w ramach wolontariatu w działalność tego centrum? Jasne, mamy dużo osób, które są tak wokół nas i które przy konkretnych rzeczach nam pomagają. Często osoby pytają, czy właśnie mogą zrobić u nas jakieś praktyki, czy mogą właśnie mieć jakieś takie wolontariaty, nie najbardziej tak. Po prostu jak są konkretne akcje, z chęcią, czy w ogóle porozmawiać, przyjść i z nami pomigać myśli, z chęcią zawsze jesteśmy otwarci na to. Musimy już niestety kończyć. Jasne. Bardzo, bardzo, bardzo mi było miło i dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że zachęciłem nowe huty osoby, które tam nigdy nie były albo były tylko przejazdem. Dla was mówił przy mikrofonie Grzegorz Mystek. Program realizowała nią Arleta Szewczyk, a naszym gościem był pan Jakub Gajda. Dziękuję. Dziękuję ślicznie.